Cześć kochani, a dzisiaj finalnie rozwiążemy problem, przez co nie startuje płyta główna MSI A320M Pro i pokażę wam, co dokładnie się w niej uszkodziło, że na żadnym procesorze praktycznie nie działa i pokazuje, jaki procesor by tu nie wstawić, błąd procesora. Jesteście ciekawi? To zapraszam. Problem, kochani, siedzi tutaj. Dokładniej w tym układzie Richteka 894A. To jest, kochani, nasz główny problem, a mianowicie z tym, co się tutaj wydarzyło. Już wam pokazuję i już chwytamy lutownicę i bierzemy się od razu za robotę. Jak widzicie, kochani, już pewnie z góry, czegoś tutaj brakuje. Brakuje tutaj elementu SMD, który się po prostu rozlutował wskutek prawdopodobnie przegrzania od wysokiej temperatury. Był to rezystor SMD, który jest dokładniej tutaj. Zdarzyła się rzecz tutaj taka, że tutaj był nasz owy rezystor. Zobaczcie, gdzie on szedł dalej. Tutaj mamy jeszcze resztkę ścieżynki, gdzie szedł nasz sygnał. Szedł tutaj na nasz rezystor, a z rezystora leciał jeszcze dalej tutaj na nasz kondensator. I z kondensatora leciał tutaj, jak dobrze widzicie, przelotką, albo też i nie widzicie, już widzicie, leci przelotką na drugą stronę. I właśnie nasz sygnał tutaj nie leci. Został przerwany na tym etapie. Zatrzymał się tylko i wyłącznie tutaj, na naszym rezystorze, który leci prawdopodobnie z tego, co tutaj widzę na drugą stronę, tylko pozwólcie, że to pole oczyszczę, bo trochę tutaj wojowałem. Tą przelotkę, która tutaj jest. To jest najgorsze, kochani, że to jest nasz układ zasilania procesora. I właśnie tutaj takie dziwne rzeczy zaczęły się wydarzać. Po czym ta płyta przestała działać? Tutaj jest, kochani, przelotka na drugą stronę laminatu. I dodatkowo jeszcze leci ta sama ścieżka, poza tym tutaj, że łączy obie strony tym rezystorem, to jeszcze leci na ten rezystor i leci drugą przelotką tutaj, również na drugą stronę. I ten sygnał, kochani, może być kluczowy tak naprawdę dla prawidłowego działania naszego procesora, dlatego może pokazywać błąd, że jakiegoś pinu teoretycznie nie ma, bo to właśnie może być kluczowy pin zasilający, to jest nasz układ zasilającego procesora, więc co tu, kochani, musimy zrobić? Musimy zregenerować to pole lutownicze. Ja już grzeję lutownicę. Tutaj jeszcze widać resztkę ścieżki, że jest, ale nie ma jej za dużo. To jest jeszcze, kochani, nasza resztka ścieżki. To musimy połączyć ze sobą i walnąć tutaj z powrotem ten rezystor. Jest możliwość, że ta płyta ożyje, ponieważ obydwa wyprowadzenia lecą przez przelotkę przez drugą stronę płyty głównej. To może być, kochani, pin kluczowy tak naprawdę, przez którą nasza płyta główna wywala błąd, że czegoś nie ma. I tak naprawdę co? Spróbuję podrapać trochę laminatu i dostać się tutaj do tej ścieżki, która tu jeszcze została. Już cokolwiek tutaj mniej więcej widać z tej ścieżki, że ona w ogóle tutaj istnieje, idzie dalej, także można powiedzieć, że to jest ścieżka, która ma wręcz podwójne, jak nawet nie potrójne wyprowadzenie. Co więcej, powiem wam, że ja tutaj widzę nawet więcej przelotek w tym miejscu nieszczęsnym. I ten rezystor się wyewakuował. Jak dobrze widzimy, tu jest jedna przelotka, tu jest druga przelotka, tu jest trzecia przelotka. Teraz trzeba to wszystko ładnie połączyć. Oczywiście te strony, które mają się łączyć, a te, które nie łączyć, to nie. Więc tak, kawałek drucika tu nam będzie potrzebny i lecimy z tym. Nawet bez latarki tak naprawdę to widać. Aczkolwiek nie powiem, że dodatkowe światło jest tutaj mile widziane. Tej miedzi tutaj nie ma za dużo, więc zrobimy w taki sposób. Weźmiemy kawałek druta. Złapiemy go na rezystorze, żeby się trzymał stabilnie. Później slutujemy go tutaj i następnie połączymy ze ścieżką, która nam się znów tutaj zawinęła. I zrobimy w taki sposób pole lutownicze pod nasz rezystor. Tak, naszej ścieżki już tu praktycznie nie ma. Tutaj jeszcze ścieżka ma zdarty laminat, więc naprawdę na milimetry trzeba będzie się tutaj zabawiać z tym. Trzeba to jak na razie połączyć, więc co? Będzie nam potrzebna tutaj pasta lutownicza na pewno. W tym wypadku jednak zamiast tego typu topnika, który jest do troszeczkę, a raczej pasty, który jest do większych rzeczy stworzony, użyjemy topnika w strzykawce do SMD. To jest lepszy pomysł. Nałożymy go tutaj małą ilość i to taką naprawdę małą. A my teraz idealnie widzicie, co mamy do połączenia. To tu, dokładniej. Troszkę nasmarujemy tutaj topnikiem, ale tak nie za dużo. By było wręcz na styk, tak. Topnik mi się źle rozszedł po igle, musi być na końcu. O, okej. Teraz niech zleci z tej igły. To może być tak naprawdę fix.
X do tej płyty głównej. Gorzej, jeżeli ten układ poszedł i sam w sobie już wymaga wymiany przez to, że coś tu się odlutowało. Teraz przejdźmy do lutowania. To nie będzie takie proste, kochani, ponieważ ten laminat tej płyty głównej chyba grzeje się troszeczkę dłużej i mamy do czynienia w ogóle z innym spoiwem lutowniczym, którym jest to wszystko pokryte, więc cóż tu można zrobić w tej sytuacji? Pokryć topnikiem troszeczkę sam ten cały rezystor, żeby jakkolwiek się to stopiło. Trochę więcej weźmiemy tego, bardziej okazałą ilość. Okej. Tak, manewrowanie tutaj nie jest za proste, szczególnie taką pojedynczą jedną igiełką. Okej. Mamy już topnik na naszym rezystorze, teraz możemy cokolwiek spróbować działać. Dobra, spróbujmy tak. Dobra. Widzę, że cyna się topi. I chwyciło nasz drucik. Muszę tak naprawdę dociągnąć po prostu ścieżkę sygnałową do tego miejsca, gdzie tutaj jest nasza ścieżka, nie pomylić z tą obok, która także jest na wierzchu i musimy uważać. I musimy teraz złapać na tym, co jest. I pod tego całego luta się po prostu wlutować, co tutaj jest, dobrze widzicie, przy układzie. To jest najmądrzejsze posunięcie, ale jednocześnie nie można zahaczyć o tą ścieżkę tutaj obok. Więc co, musimy uformować w taki sposób nasz drucik, żeby szedł po tej ścieżce aż do tego miejsca wlutu. Dobra. I teraz pod miejsce, gdzie się wlutować, możemy dać odrobinkę topniku. Nałóżmy tutaj trochę tego topnika. O tak, idealnie, idealnie. Tutaj jest. I teraz ten bąbelek po prostu chwycić lutownicą. Nie za długo, żeby nie odlutował się jednocześnie tutaj przy naszym rezystorze. Cóż można powiedzieć, złapało się. Dobra. Mamy już kawał ścieżki przeprowadzony. Czy zrobiło się to pewnie? Tak, jak dobrze widzicie, manewruję tym przewodem, tak naprawdę, drutem naszym na wszystkie strony świata i tu nic się nie chce odlutować. Także złapał się ok. Jeszcze multimetrem sprawdzimy dla pewności, czy jest łączność. Odtąd dotąd. Jest bardzo ładnie, od razu. Żadnych przerw. Chociaż dla pewności powiem wam, że dałbym tu jeszcze trochę cyny, bo wygląda to nieco niepewnie. A więc możemy to poprawić. Tutaj możemy to łączenie trochę wzmocnić cyną. O, teraz kochani, to pięknie wygląda. Wzmocnione cyną nasze tutaj łączenie jest ok. Dobra, topnikiem trzeba teraz objechać to miejsce od tej strony. Od tej to nie jest najlepszy pomysł, ponieważ może się nam odlutować ten drucik, jak za długo lutownicę przytrzymamy, więc ok. Tutaj kładziemy nasz element SMD. Teraz posmarujemy topnikiem drugie miejsce z drugiej strony, czyli dosłownie na czubek naszej igły bierzemy o taką kuleczkę topniku. Idealnie złapało ostrość, wręcz pięknie. Teraz po tej stronie, na to miejsce, gdzie tu ma się przygotować. O, idealnie. Idealnie siadł. Teraz na to sadzamy nasz rezystorek SMD. Może nawet tak spróbujemy, żeby pod nim był topnik, wtedy by się schwycił idealnie. I na tym setupie to, kochani, może ruszyć. Teraz musimy go w odpowiedni sposób ułożyć, tak? Będę musiał jedną ręką trzymać lutownicę, drugą igłę, żeby ten się tutaj nie ruszał. Tak wygląda domowe lutowanie SMD. Nie jesteśmy w żadnym serwisie profesjonalnym, jesteśmy u mnie w domu. Mam lutownicę Elvica RT2480W. No i tym jakoś sobie radzę, jak dobrze widzicie. Chociaż przydałby się jeszcze cieńszy i bardziej dokładniejszy grot, ale dobra. I tak to, kochani, powinno wyglądać dokładnie tak jak na płycie. Dokładnie tak jak na płycie. Macie skalę porównawczą. Teraz jedziemy tutaj z lutownicą. Czy lutownicę oczyścić? Tak, oczyścić z tej cyny niepotrzebnej. Teraz ja z Dustem, czyli najpierw którą stronę chwytamy? Tą drugą, widzicie? Nie możemy nawet minimalnych ruchów ręką robić, ponieważ to się przesuwa. Musimy tak rękę ulokować, żeby to siadło i się nie przesuwało. Nasz rezystorek SMD. Teraz wręcz idealne położenie znalazłem. I udało się. Z tej drugiej strony nie jestem pewny. Patrzę jeszcze pod laminat. Ale tak, udało się wlutować. Chwyciło też i naszą ścieżkę miedzianą. Udało się. Po prostu się udało. Wlutowaliśmy go, dobra. Odciąć to, czego brakuje, a raczej nadmiar, czyli ten
drut możemy na spokojnie, bo nie będziemy musieli już nim manewrować. Zrobiliśmy to, z tego co widzę. Chociaż nie wiem, czy tam u góry trochę cyny nie brakuje. Kontrolnie bym dodał, bo wydaje mi się to trochę takie delikatnie niepewne tutaj od góry, jak dobrze go widzicie. Ale myślę, że jest ok. Jeszcze dla pewności dodam minimalną ilość cyny na grocie. Dosłownie taką kropelkę, żebyśmy mieli pewność, ponieważ to tutaj, jeżeli się odlutowało tak łatwo, to nie chcemy dopuścić do tego, aby znów to się wydarzyło. Ale dostęp tutaj jest tragiczny. Okej. Teraz widzę, że się chwyta. Okej. Jest okej. Z drugiej strony, byście powiedzieli, że trochę tutaj od dołu jest za wysoko i bym się z tym zgodził, więc spróbujmy chwycić go tak, żeby lepiej się chwycił do podłoża. Okej, ale widzę już, że tu bardzo ładnie chwyciło. Bardzo dobrze jest. Wszystko chwyciło. Okej. Odcinamy pozostałości naszego drucika. Do takich rzeczy polecam wam właśnie obcinak do paznokci. Tuż przy PCB. Hop. I odcięte. Voila. Mamy w taki sposób przeprowadzoną ścieżkę i nasza płyta powinna teraz teoretycznie działać. Nie zahaczyliśmy o tą ścieżkę tutaj z boku. Nie jest widoczna przerwa. Jak dobrze widzicie, jest widoczna przerwa i to jest bardzo istotne, bo odległości między nimi to już nie są milimetry, to są nanometry. Jeszcze patrzę swoim wzrokiem, tak, czy żaden kawałek cyny tutaj nie wleciał. Okej. Dobrze jest. Jest bardzo dobrze to zrobione. Tak jak powinno. Teraz powinienem to lakierem do paznokci. Zielonkowe laminacje nas czekają. Czyli czarny lakier do paznokci. Delikatny i pokryć nasze ścieżki, aby tutaj się nic nie dostawało. Właśnie w taki sposób. Mamy lakieru ultrafioletowego, utwardzonego, więc i tym sobie poradzimy. Dobra. Nadmiar możemy zabrać. Przy okazji tą ścieżkę, co miała tutaj odkryte ścieżki, raczej ścieżkę, też owalimy tym laminatem z lakieru do paznokci. Czekamy na wyschnięcie i dobra. Możemy zmienić w końcu perspektywę. Bo tak to nasz procesor praktycznie jest zimny po uruchomieniu naszej płyty głównej. Zobaczmy, co będzie teraz. Czy coś się zmieni. Dobra, wkładamy nasz procesor i miejmy nadzieję, że to odpali. W górę, a więc napis Ryzen musi być o tak na landscape'ie. Socket otwarty. Zamykamy. Ops. I zobaczymy, czy to odpali. Czekajcie, podłączę zasilacz. I tak to, kochani, z wierzchu wygląda tutaj, a tak wygląda na schemacie. Tego brakowało kluczowego naszego elementu. Właśnie taki malutki rezystorek SMD, bo kondensator to nie jest, mogła się okazać aż tak bardzo kluczowa, ponieważ z tego miejsca idą aż trzy wyprowadzenia. Jedno w płytę główną przelotką, drugie dookoła do rezystora i w przelotkę i trzecie właśnie do naszego układu, tak? Czyli to jest tak naprawdę nasze wyjściowe. Zrobiliśmy puffa stąd dotąd właśnie. Dobrze jest to miejsce z jakiegoś powodu z wyciągniętym lutem i to wykorzystaliśmy. Dobra. Nawet z nadzieją założyłem mu świeżą baterię do BIOSu. Jest jedyneczka. I teraz za pomocą naszej zworki próbujemy go odpalić. Bez pamięci RAMu powinien wyświetlać błąd o RAMie, a nie stać cały czas tylko i wyłącznie na procesorze. Jeszcze podłączę mu diody, nie było w ogóle z nich zasilania. Może to jest właśnie układ, który generuje m.in. dla nich 3,3 V. Zobaczymy. Bo mogło też być, kochani, że ten układ, który jest układem zasilania naszego procesora, jednocześnie pełni układy zasilania układu 3,3 V i chyba to jest zintegrowane nawet w tym układzie, bo nigdzie nie widzę osobnej przetwornicy od tego. I to mogło tak naprawdę zabić naszą płytę główną. Brak linii 3,3 V. I chyba właśnie ją naprawiliśmy. Spójrzcie.
Zasilacz 1K, zdążyły już się kondensatory naładować. Jeżeli się nie będzie świecić dioda od CPU, kiedy procesor jest sprawny i żadne piny nie są powyginane. W sumie jeszcze spojrzmy pod światło. Oczywiście zasilanie rozłączyłem w tym czasie. I po rozłączeniu zasilania jeszcze zawrzemy sobie przewodę power, żeby rozładować kondensatory, jeżeli jakieś ładunki się na nich zgromadziły przez ten czas. Teraz możemy wyjąć nasz procesor dopiero. I spójrzmy, czy wszystkie piny są na swoich miejscach w sokecie. Inspekcja pinów. Wszędzie muszą być złote. Są. Żadnego pinu tu nie brakuje. A nawet jeżeli by brakowało tego, co podejrzewałem na rogu, to tak naprawdę nic by się nie stało, bo jest taki drugi zastępczy. To nie jest pin esencjalny, podstawowy, który jest wymagany do prawidłowego działania procesora. Ale z tego, co widzę, są wszystkie piny. Więc sokecik był w porządku. To była prawdopodobnie kwestia tego układu. Tak mi się wydaje. I teraz, kochani, co? Teraz nakładamy nasze chłodzenie, na którym ciutkę pasty jeszcze jest, więc nawet jeżeli to odpali, to będziemy wiedzieli, że się nie przegrzeje. Napisam AMD w lewą stronę, za każdym razem zapamiętać. Dobra, kochani, teraz albo nigdy. Zasilacz. Jedyneczka. Patrzymy na diodę zasilania, czy w ogóle się zaświeci. Podłączone jest prawidłowo. Plus, minus, pelet. Jak według panelu, jeżeli to zadziała, zobaczmy. Uwaga, zwieramy przewody od power switcha zaraz. O! Nie ma RAMu, ale świeci się CPU. Coś się zmieniło, ale power LED się nie świeci. Ale coś się, kochani, zmieniło, bo teraz świeci się i CPU, i RAM. RAMu oczywiście nie ma. To może bez niego procesor nie chce ruszyć, ale coś się zmieniło. Proc staje się gorący! Chyba zrobiliśmy płytę główną. Proc zaczyna stawać się ciepły. I to czuję ręką, ta płyta pracuje. Po dodaniu RAMu. Robimy reset BIOS, spróbujemy na Integrze podłączyć go pod telewizor. To działa! Ta płyta ożyła. Dzięki temu, co zrobiliśmy. O! Kurczę. Dobra. I pamiętacie, co było ostatnio? Nie było reakcji na włącznik. A teraz patrzcie, co się dzieje, jak zewrzemy dwa przewody. Ona posłusznie się wyłącza. To jest naprawdę spora zmiana. Nie ma ciągle peleda, coś jest 3,3V z 3,3V, ale to działa, kochani, ta płyta. Nawet procesor zaczyna się normalnie grzać. To ruszyło. Podłączamy pod telewizor po VGA, bo ten procesor, który tutaj ma, co ciekawe, ma Integrę w sobie, a więc obraz tutaj będzie bez problemu. Patrzymy, czy jest obraz. VGA mamy podpięte tu zarówno jak i pod telewizorem. Odpalamy. Zgasł CPU? Zapalił się znów? Świeci dioda od procesora? Świeci dioda zasilania? CPU, RAM przechodzi? Będzie obraz? Naprawiliśmy to! Zrobiliśmy płytę główną! Działa! Jest! Naprawiliśmy płytę główną MSI! VGA jedynie ma problem, bo jest tylko i wyłącznie Integra, ale daje obraz! Zrobiliśmy płytę główną! Mamy to! Dobra, klawiaturę wykrywa, F1 run setup. Jest! Jest sprawna! O Boż! Właśnie naprawiliśmy płytę główną MSI! Super! I stary BIOS udało mi się przy okazji sflaszować. Bo zobaczcie na wersję, 7A36, dobrze programatorem zaprogramowałem ją. Przywróciłem starą wersję pierwotną BIOSu. Jeszcze z 2018 czy tam 19 roku. Ale to działa, procesor ma tylko 37 stopni, czyli chłodzenie dociera, jest ok. Temperatura tylko 32. O Boże. Działa, jest RAM 2667, bo tyle ma ta kostka. Nie wiem, czy to był defekt fabryczny, że w taki sposób padła, bo ten rezystor już mi się wcześniej nie podobał. W ogóle ścieżka się odlutowała i on zwisał tak pod kątem. Nie wiedziałem dlaczego. I tak go wlutowałem pod kątem, jak widzieliście w poprzednim odcinku, a tak nie powinno być. I ta fotografia ze strony producenta bardzo mi pomogła ustalić, co jest nie tak. I w taki sposób wszystko działa. To co, kochani, pozostaje mi życzyć wam miłych wakacji, sobie zresztą również. Takim miłym akcentem kończymy jak na razie dzisiejszy odcinek.
może coś będziemy nagrywać z tej płyty głównej. Jakby co, piszcie komendy, piszcie pomysły w komentarzach. Mamy tutaj nawet overclocking, więc będziemy mogli się tutaj z tym bawić. Chociaż na Ryzenie 5 2400G właśnie ten procesor, kochani, taka ciekawostka, ma taką bardzo, bardzo, bardzo ciekawą rzecz. Możemy go podkręcić do 6 GHz i ta płyta z takim mnożnikiem wstaje. I normalnie pracuje na 6 GHz stale. Wcale się jakoś przesadnie nie grzeje. Więc ten procesor musiał pochodzić z bardzo ciekawej partii. Że przy takim ratingu, przy takim kloku, na stokowym chłodzeniu jeszcze, to się w ogóle nie grzeje i normalnie chodzi na 6 GHz. Tymczasem co, kochani? Miłych wakacji i trzymajcie się. Cześć!